Dzisiaj zajmujemy się stroną bierną, z tym, że nie będziemy mówić o stronie biernej we wszystkich czasach, ale tylko w dwóch. Na przykład, zaczniemy od takiego zdania. Oni gotują obiad. Zdanie to jest w stronie czynnej. W tym zdaniu zwracamy uwagę na to, kto wykonuje jakąś czynność. Robią to oni. W zdaniu obiad jest gotowany. Jest to zdanie w stronie biernej. Nieistotne jest, kto to robi. Istotne jest, że czynność się dzieje. Możemy oczywiście tutaj dodać, obiad jest gotowany przez nich. Z tym, że to, kto wykonuje czynność, jest znacznie mniej istotne od tego, kto, od tego, że coś się dzieje. Czyli w stronie czynnej ważne jest, kto coś robi, w stronie biernej ważniejsze jest, co jest robione. I zaczniemy sobie od czasu present simple. I możemy napisać sobie takie zdanie. They excavate coal in Silesia. Czyli oni wydobywają węgiel na Śląsku. To jest strona czynna. Jeśli chcę to zmienić na stronę bierną, to zaczynam od tego, co jest wydobywane. Czyli węgiel jest wydobywany na Śląsku. Czyli coal is excavated i możemy tutaj dodać, że jest to robione przez nich. By them. No ale nie jest to konieczne. Istotne jest, że węgiel jest wydobywany na Śląsku. Coal is excavated in Silesia. Inny przykład to my mom cooks meals every day. Czyli moja mama gotuje posiłki codziennie. Czyli posiłki są gotowane codziennie przez moją mamę. Meals are cooked every day by my mom. I teraz co nam się rzuca w oczy? I tu mamy czasownik być. Mamy węgiel jest, posiłki są. Z kolei zarówno tutaj, jak i tutaj mamy czasownik z końcówką ed. Jest to trzecia forma. Więc możemy powiedzieć, że w czasie present simple, kiedy chcę utworzyć stronę bierną, muszę użyć is albo are, w przeczeniach będziemy mieli isn't, aren't, i trzecią formę czasownika. Teraz przypominam, że trzecie formy czasownika mogą być regularne, wtedy dodajemy końcówkę ed, i mogą być to też formy nieregularne. Na przykład take, taken, go, gone, teach, taught i tak dalej. Co by się stało, gdybym chciała zrobić przeczenie? Na przykład moja mama nie gotuje posiłków codziennie. Czyli my mom doesn't cook meals every day.
tym wypadku zamiast are używamy aren't, czyli meals aren't cooked every day by my mom. Tak samo tutaj. Gdybyśmy chcieli zmienić to zdanie na przyczynie, użylibyśmy po prostu isn't, czyli is, isn't, are, aren't. Przechodzimy do następnego czasu i będzie to tym razem czas past simple. I mamy takie zdanie. He built a house. Czyli on zbudował dom. W stronie biernej dom został zbudowany przez niego. A house was built by him. Inny przykład. Oni kupili kwiaty. Kwiaty zostały kupione. They bought flowers. Flowers were bought. Czyli widzimy, że tym razem, w tym czasie mamy was albo were. Przyczynek będzie wasn't, weren't. I cały czas trzecia forma czasownika. Więc gdybym chciała zapisać, jak tworzymy stronę bierną w czasie past simple, to napiszę, że używamy was albo were i trzeciej formy czasownika. Przypominam, jak odmieniamy was i were. I was, you were, he, she, it, was i w liczbie mnogiej, czyli we, you, they, jest, were. Was występuje tylko i wyłącznie w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Gdybym chciała zdanie house was built by him, czyli dom został zbudowany przez niego, zmienić na przyczynie, napisałabym a house wasn't built by him. Gdybym chciała zdanie flowers were bought, kwiaty zostały kupione, na kwiaty nie zostały kupione, flowers weren't bought. Dalej przechodzimy do czasu future simple. Czyli czasu przyszłego, tego czasu, w którym mieliśmy will. I niech będzie. He will buy a car. On kupi samochód. Więc samochód będzie kupiony przez niego. A car will be bought. No i w domyśle przez niego, tak? By him. Co tu się stało? Mamy will. Will jako operator tego czasu musi zostać. Po will wiemy, że stawiamy bezokolicznik, więc mamy be. Wcześniej mieliśmy is, am albo are. I to jest właśnie odmiana czasownika be. I mamy trzecią formę. Więc gdybym miała napisać wzór, napisałabym, że używamy will be trzecia forma. I oczywiście w przeczeniach zamiast will będziemy mieli want. Na przykład w takim zdaniu. She won't
Cut his hair. Ona nie zetnie mu włosów. Czyli jego włosy nie zostaną ścięte przez nią. His hair won't be cut. To jest U. By her. Czyli w przeczeniach mamy zamiast will won't, znowu jest be i trzecia forma. Czyli aby utworzyć przeczenie, zamiast will używamy won't. Ponieważ won't to jest inaczej will plus not. Równie dobrze mogłabym tutaj napisać his hair will not be cut. Will not be cut. I to będzie to samo. Przejdziemy teraz do czasu present perfect. I czas present perfect to jest ten czas, gdzie mamy operator have albo has i trzecią formę. Więc w tym czasie będziemy mieli jakby dwie trzecie formy. Już pokazuję, jak to wygląda. Mamy na przykład he has killed her. On zabił ją, więc ona została zabita przez niego. She has been killed by him. I co tu mamy? Operator has nam został. Tu była trzecia forma, bo po have musi być trzecia forma. Ta trzecia forma nam oczywiście zostaje. Ale tak jak powiedziałam, po has albo po have musi być trzecia forma, więc to been też jest trzecią formą, więc mamy tak jakby dwie trzecie formy w zdaniu. Inny przykład. They have eaten oranges. Oni zjedli pomarańcze, więc pomarańcze zostały zjedzone przez nich. Oranges have been eaten by them. I znowu mamy. Have nam zostało, been oraz eaten, trzecia forma. Więc gdybym miała napisać, jak tworzymy w tym present perfect zdania, to mamy has albo have. W przeczeniach oczywiście hasn't, haven't. Plus been, to been zawsze musi być w czasie present perfect, plus trzecia forma. I gdybym chciała z tego zdania stworzyć przeczenie, to wtedy to has zmieniłabym na hasn't. Gdybym chciała tutaj tworzyć przeczenie, to have zmieniłabym na haven't. Gdybym chciała utworzyć pytania w którymkolwiek z tych czasów, to zawsze operator idzie nam na początek. Tutaj operatorem będzie to have, to has, czyli aby utworzyć pytanie mamy has she. Tu to jest operator, zawsze to pierwsze słówko jest operatorem, czyli to have przejdzie przed osobę, żeby utworzyć pytanie. Have oranges been eaten? W tym poprzednim czasie was i were były operatorami, więc aby utworzyć pytania to was oraz were szło nam na początek, czyli was a house build, where flowers bought. If present simple is i are było operatorem, więc aby utworzyć pytanie, to
szło na początek, czyli is coal excavated? Are meals cooked? I powiemy sobie jeszcze o jednej kwestii, bo w stronie biernej mówimy, że coś zostało zrobione przeze mnie, przez niego, przez nią i tak dalej. Więc powtórzymy sobie te zaimki. Będzie tak, przeze mnie, czyli by me, przez ciebie, by you, przez niego, by him, przez nią, by her, przez to, by it, przez nas, by us, przez nich, przez was, przepraszam, przez was, by you i przez nich albo przez nie by them. To są zaimki, których używamy w tej stronie biernej.